każdy, kto miał kiedyś swoje własne pomidorki, zna to uczucie, kiedy macie swoje własne, zieleniące się pomidory na krzakach, całkiem sporej wielkości i w całkiem sporej ilości, a tu nagle pojawiają się na nich jakieś podejrzane plamy czy podejrzane oznaki choroby, które mogą potencjalnie zniszczyć wasze plony. To jest naprawdę bardzo duże rozczarowanie, kiedy poświęcamy czemuś bardzo dużo czasu, pracy i energii. Patrzymy, jak coś rośnie, a tu nagle nasze starania idą tak naprawdę na marne. Dlatego dzisiejszy odcinek będzie poświęcony chorobom, które są widoczne na owocach pomidorów, a które czasami wynikają na przykład z jakichś niedoborów i którym można też czasami łatwo zapobiec. Zapraszam Was do oglądania. Na potrzeby tego filmu przygotowałam kilka owoców pomidorów, które pokazują chyba najczęściej występujące schorzenia czy też zaburzenia w ich wyglądzie. Będę je po kolei omawiać. Niedobór potasu. Charakterystyczna zielona piętka na owocach pomidorów, a także nierówne wybarwianie się są spowodowane niedoborami potasu. Potas jest odpowiedzialny za gospodarkę wodną roślin. Jego brak spowoduje żółknięcie, brązowienie, a także zasychanie tkanki liściowej oraz obłamywanie się gron. Zapotrzebowanie na potas nie jest równomierne w ciągu całego okresu wegetacji. Pomidory w okresie przygotowywania rozsady i po wysadzeniu na miejsce stałe wykazują duże zapotrzebowanie na azot, a małe na potas. Natomiast w fazie kwitnienia i dorastania owoców zwiększa się zapotrzebowanie właśnie na potas. Trzeba pamiętać o tej ważnej zmianie w nawożeniu i uzupełniać potas w odpowiednim czasie. Kiedy wystąpią objawy niedoboru, najlepiej jest uzupełnić ten pierwiastek dolistnie. Można zastosować nawozy mineralne, które jednak są niechętnie stosowane przez ogrodników amatorów, lub naturalne mieszanki, np. wywar ze skórek banana. Jeżeli zaobserwowaliście kiedyś dziurki na owocach, które wyglądają jakby pomidory były po prostu częściowo wyjedzone, to znak, że wasze owoce posmakowały gąsienicą. Tak wyglądające uszkodzenia nie są objawem choroby, ale oznaką żerowania. Najczęściej gąsienic motyli nocnych, które zazwyczaj pojawiają się nocą, a w ciągu dnia schodzą do kryjówek. Dlatego tak trudno je zaobserwować. Jak sobie z nimi radzić? Jak zawsze mamy do wyboru metody chemiczne, np. pułapki feromonowe albo opryski, a także ekologiczne, które polegają głównie na zapobieganiu. Należą do nich np. przekopywanie ziemi pod koniec sezonu, co sprawi, że osobniki zimujące w ziemi zginą, pozbywanie się chwastów wczesną wiosną, które także ograniczy liczbę larw, a także w okresie jesiennym pozbywanie się resztek wszystkich roślin, które zostały zaatakowane przez szkodniki. Sucha zgnilizna. Zobaczmy na kolejny przypadek. Od góry owoce wyglądają na zdrowe, ale gdy przyjrzymy się bliżej, czeka nas przykra niespodzianka. Ciemne, okrągłe plamy pojawiające się pod spodem i sięgające w głąb pomidora to objaw suchej zgnilizny wierzchołkowej. Jest ona spowodowana niedostatecznym pobieraniem wapnia z gleby. Przyczyną takiego stanu może być niedostateczna ilość wapnia w glebie, ale także przenawożenie potasem, które właśnie hamuje wchłanianie wapnia. Aby zahamować rozwój tej choroby, należy wykonać oprysk, np. z octu jabłkowego i kredy malarskiej. Zaraza ziemniaczana. Zaczyna się od liści i łodyg, a na końcu atakuje owoce, tworząc na nich nieestetyczne, ciemne i twarde plamy. Z czasem owoce gniją i nie nadają się już do jedzenia. Ta choroba może pozbawić nas całego plonu, dlatego warto ją poznać i nauczyć się jej zapobiegać. Zaraza ziemniaczana to choroba zarówno ziemniaka, jak i pomidora. Patogen może przenosić się z sąsiednich plantacji, ale może też zimować w podłożu. Szybkiemu rozwojowi choroby sprzyja duża wilgotność powietrza. O zapobieganiu warto pomyśleć już na etapie robienia rozsady. Warto wybierać odmiany odporne, albo nawet zainteresować się tematem szczepienia sadzonek. Zwolennicy oprysków chemicznych mogą wykonać oprysk zapobiegawczy, zanim pojawią się objawy. Ogrodnikom ekologicznym pozostaje głównie zapobieganie, zadbanie o prawidłową wentylację, a w razie wystąpienia objawów usunięcie zarażonych liści i przyspieszenie dojrzewania owoców. Pękanie pomidorów to efekt nieregularnego podlewania. Pomidory, które doświadczyły suszy, a następnie ulewnych deszczy, chcą napić się na zapas. Czasami magazynują więcej wody niż są w stanie pomieścić. Wtedy pojawiają się pęknięcia. Oprócz defektu estetycznego, takie pomidory niczym nie różnią się od tych zdrowych i można je normalnie spożywać.
Nie zwlekajcie jednak ze zbiorami takich okazów, ponieważ pęknięcie jest otwartą bramą dla chorobotwórczych patogenów, w związku z czym takie owoce szybciej się psują.